Witam w kolejnym odcinku gry, w którym będziemy unikać światła Gargamela, które nas może w każdej chwili złapać. Jesteśmy w domu Gargamela. Mały szczurze, i będziemy. Ja się z tobą porachuję, tylko wezmę siatkę. Naszym celem jest zniszczenie księgi. Nie ma nic lepszego do smerfowania niż gonienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. Jeszcze tyle światło będzie, przyświeci. No to chyba nas nie zobaczy, więc idziemy dalej. Nigdy go nie smerfniesz, Gargamelu! Uważaj, za tobą! Haha, jak bocian w składzie porcelany! Jeszcze jedna słowa, a przerobię was na kocią karmę! Chyba nas nie zauważył. Dobra, mamy kolejny korzeń i no dalej, idziemy jeszcze dalej. Jeszcze tylko trochę, to już niedaleko, o, cała wioska na mnie liczy, nie mogę się poddać. Smerfują dosłownie wszędzie. Dobra, jeszcze tego osłabię. I idziemy też do góry. Smerfuje. Ten paskudny smród pewnie pochodzi z kociołka Gargamela. Nawiasem mówiąc, jego stara księga zaklęć jest tuż pod kotłem. Jestem blisko. No to zaraz nie szkodzimy tą księgę. Hmm.
Raz. Wczytał nie to, co trzeba. Dobra, kolejny to będę musiał chyba zwiewać. Chodź, chodź, Gargamelu! Chcę ci coś smerfnąć! Gargamelu! W kuchni chyba leje się woda! Czyżby przeciekały ci rury? Przestań mnie rozpraszać! Złapię tego szczura, zobaczysz! Dobrze, myślisz, że to szczur. Już dość tych wszystkich szkodników. Na co komu kot, który w ogóle nie poluje? Ja, świetnie! Jest księga zaklęć. No dobra, czyli... Nareszcie! Trzeba ją oczyścić. Ta przeklęta księga zaklęć jest pokryta skażeniem. Strzał ze smerfizatora powinien załatwić sprawę. A ty skąd się tu wziąłeś, mały szczurze? Już ja ci dam nauczkę. Jasny smerf! Szybko muszę uleczyć skażenie i stąd smerfować! No, czyli mnie zauważył. Czyli jesteśmy już w składziku Gargamela. Drzwi chyba już nie mają powrotu. Coś mi tutaj blokowało, że nie mogę wejść. Złapię cię! Jeszcze zobaczysz! A, no ci tutaj mnie złapał. Złapię cię! Jeszcze zobaczysz. I hop! Dalej, uciekaj! Na tych malutkich nóżkach daleko nie zajdziesz. O nie, to się możesz... Tu ta książka mnie nie zobaczy. A, tutaj też nie jest to dobre schronienie. No dobra, jesteśmy teraz wyżej. A, widziałem!
wiem, jak włazisz do tej dziury. Nie uciekniesz mi. Osiłku, tu jesteśmy! Pomóż nam, Osiłku! Powinien być jeszcze jeden. Aha, na górze są. Uśpiesz się, Osiłku! Musisz nas uwolnić! Wyłam zamek, zanim Gargamel cię znajdzie! Wdrap się wyżej i użyj smerfoplasku! Zamek powinien puścić! Dobra, robi się! To co? Czyli tutaj można jeszcze dostać się? Aha, tutaj już raczej nie zdołam. A, dobrze, spadłem. Osiłku! Dasz radę! Ciii. Gargamel cię usłysza na smerfonura! Dziękujemy, no, Osiłku! Myślałem, że nigdy nie wydostaniemy się z tej klatki! Nareszcie wolni! Nie wiem jak wy, ale ja nie znoszę siedzieć w zamknięciu! Ja też! Gargamel tak potrząsał naszą klatką, że dostałem choroby morskiej. A przy okazji, udało ci się uwolnić pozostałe smerfy? Nie, jeszcze nie! Ale bez obaw, to kwestia czasu! Nie chciałem tam się znowu... Jeszcze powinien być jakiś grzyb gdzieś. Nie, udało się. Jest! Nie! Ten przeklęty smerf uwolnił poza... Może teraz, tak? Naprawdę nazbierał sporo składników. Tam! Ten kwiat wygląda jak ciemiernik, którego zebrał papa Smurf. Dobra, musimy się Gargamelem.
No i udało się. Jesteśmy teraz tutaj. Myśleliście, że wasz mały przyjaciel was ocali? Najpierw będzie musiał was znaleźć. Wow! No, tutaj. Jak się tutaj... Jesteś na górę. O, jest. Wejście. Nasz wybawca powrócił! Osiłku, tutaj! O, mój rycerz w lśniącej zbroi! Wyrwij mnie ze szponów Gargamela! Szkoda, że nie ma tu smerfetki! Mógłbyś ją uratować! Chcesz buziaka? To nie jest śmieszne! Tutaj... I mów ciszej! Dobra, udało się. Teraz będzie trzeba chyba się tam dostać. No, dziękujemy, osiłku. Dzięki tobie nareszcie jesteśmy wolni. Możemy iść. Możemy iść. O, co za smerfne uczucie. Dobra, nie ma czasu do stracenia. Muszę uleczyć złość. Tak, jest na strychu. Gargamel cały czas o nim gada. Na strychu? Gdzie jest ten strych? O, chyba na górze. Tak, bo strych na dole nazywa się piwnicą. To nie czas na smerfowanie. Gdzie jest wejście na strych? O, na pewno go nie przeoczysz. To najbardziej skażone miejsce. Po prostu idź przed siebie. Dobra, muszę lecieć. Powodzenia! Okej, czyli będzie trzeba zrobić wyprawę na strych. Halo? Uwolniłem ostatniego uwięzionego smerfa. Wyślijcie po tę grupkę boczana. Czekają na zewnątrz. Jesteś pewien, że Gargamel nie smerfnie mu skrzydeł, kiedy go zobaczy? Będzie zbyt zajęty szukaniem mnie. Pewnie nawet nie spojrzy w górę. Muszę lecieć. Zmierzam do leża złoliścia. Bądź ostrożny, osiłku. Złoliść jest nadal bardzo potężny. Hop, hop, hop! Dobra, udało się tutaj. A, i spadłem. Super! Za późno. Możesz przestać tak ciągle skakać? O, nigdy nie widziałem tyle skażenia. To pewnie wejście na strych. Do dzieła! Dobra, to zaraz będziemy na strychu. Już jesteśmy właściwie na strychu. Yeah!
skorpion, ale to już za późno, może to bez. Trzeba się dostać tam na górę. Do tego. A tak w ogóle to będę musiał wspiąć się, by wyjść przez okno. Dostać.
Chyba jeszcze książek mi się wydaje. No nisko poleciałem, no. Przyjaciele! Jest ktoś w wiosce? Słyszycie mnie? Udało mi się! Uzdrowiłem złoliść! Udało mu się, moje smerfy! Pokonał złoliść! Wielkie smerfy! I już po wszystkim! Prawda? Wspaniale! Upiekę ciasto, żeby to uczcić! Papo Smerfie, przekaż Osiłkowi, że przesyłam mu całusa! Nie cierpię całusów! Hej, spokojnie! Nie rozumiem, co mówicie! Wspaniale! Smerfnę po ciebie bociana! Do zobaczenia! Do zobaczenia, papo Smerfie! Wszystko smerfnie się skończyło. Nareszcie mogę chwilę odsapnąć. No dobra, czyli... Lecimy bocianem do... Złoliść pokonany, a wioska ocalona. Praca zespołowa powinna być chwalona. Smerfy znowu w komplecie. Wszystkie już świętują. Nawet Maruda dzisiaj z nimi się raduje. Papa Smerf się uśmiecha, bo smerfy wygrały. O Gargamelu myśli. Co u tej zakaly? Czarownik przeklinał i bardzo długo szalał. Z uścisku złoliścia uwolnić się starał. Roślina wkrótce uschła. Nikczemnik był wolny, choć uznać swej porażki wcale nie był skłonny. Zapomnijmy już o nim, niech sam sobie szkodzi. Grunt, że roślinom i kwiatom nic już nie grozi. Wracajmy do domu, pod to niebo z gwiazdami. Zaśpiewajmy razem, czas spokoju przed nami. Bo Smerf powinien zawsze bawić się, figlować, okazywać przyjaźń, wszystkimi opiekować. Uff, dobrze, że to już koniec. Smerfuję poezję, ale smerfowanie rymów przez cały dzień to smerfna robota. W każdym razie, dzięki. Powinniśmy robić to częściej. Dbajcie o siebie i bawcie się smerfnie. No to dobra. Czyli tak... Tak kończy się film. Smerfa misja złośliwość. Czyli... Żegnam was, jeżeli się mój film podoba, no to możecie dawać łapki w górę, możecie również i subskrybować kanał, jeżeli chcecie kolejne różne gry zobaczyć na ekranie. No i cześć!